Chwała naszemu Panu. Korzystając z przywileju, że już jestem z przodu, chciałbym przekazać gorące chrześcijańskie pozdrowienia od zboru, gdzie nie tylko chodzę, ale także Bóg daje miłość służyć, daje sposobność służyć, dzielić się. I pastor, kościół, a także ta rodzina, która latem była ze mną tutaj, wszyscy gorąco Was pozdrawiali. Wiecie, kiedy tak słuchałem pierwszego już kazania, moje serce radowało się. Gdybym nie znał Boga, mógłbym powiedzieć, jaki zbieg okoliczności ciekawy. Ale wiecie, wierzę w Ducha Świętego, że jeżeli On działa, wiecie, to jakby brat Stasiu podsłuchiwał moje myśli, gdy się przygotowywałem. Wiecie, chciałbym nie zatrzymywać i przystąpmy do Słowa Bożego. 5 rozdział Ewangelii Łukasza. I pierwszych 10 wierszy. Jest to wszystkim nam dobrze znana historia. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dookoła niego, by słuchać Słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy wyszedłszy z nich płukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, prosił go nieco, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wyjdź na głębię i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając, Szymon rzekł: mistrzu, całą noc ciężko pracując nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą, i przybyli i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. Amen. Wiecie, sytuacja, jak wiele kolejnych, które możemy czytać na kolejnych stronach Świętego Słowa, kiedy to Jezus przyszedł i naucza lud. Wiecie, od początku tego nabożeństwa ja widzę, to sytuacja jak ta dzisiejsza. Wielu z nas przyszło na to miejsce. Widzieliśmy, że Jezus będzie szedł akurat na to miejsce i będzie mówił swoje słowo. I ten naród napiera na Jezusa. I byli tam różni ludzie. Ktoś chciał się go dotknąć, ktoś chciał go być bliżej, ktoś był ślepy, ktoś chory. Ktoś chciał po prostu lepiej go widzieć, bo nie dowidział. Ktoś był głuchy, bo nie słyszał, chciał być bliżej, żeby słyszeć. Może ktoś chciał go pochwycić na słowie, jak to czytamy w Słowie Bożym nieraz było. I dlatego chciał być bliżej Jezusa, żeby usłyszeć wszystko, każde słowo dokładnie, aby się przyczepić do czegoś. Wiecie, i tak napierają na Jezusa, i Jezus widzi dwie łódki i wchodzi do jednej z nich. Wiecie, zauważając i rozmyślając o tym momencie, możemy zobaczyć jeszcze jedną grupę ludzi. Wiecie, podchodzi do łódki i widzimy tam grupę ludzi, którzy w czasie tego nauczania wychodzą ze swojej łódki i zaczynają płukać swoje sieci. Byli to rybacy. Na nich chciałbym się zatrzymać i to, o czym chciałbym porozmyśleć, i ten moment, o którym brat Stasiu mówił. Gdzie jest Jezus w Twoim i moim życiu? Dlaczego nasze życie jest tak mało efektywne często? I gdy rozmyślałem o tych ludziach, którzy wychodzą, wiecie, byli to ludzie, jak często i my, wiecie, idzie nabożeństwo. I my dobrze znamy słowo: przygotuj swoją nogę, gdy idziesz do domu Bożego. Ja myślę, że każdy z nas z tym się zgodzi w 100% i powie: nic nie mamy przeciwko temu, oczywiście gotowi jesteśmy przygotować nogę. Wiecie, ale tutaj jakby często się krzyżują drogi, teoria z praktyką. Wszyscy chcemy słyszeć Boże Słowo, wszyscy chcemy, jak brat Olek śpiewał tą pieśń, wiecie, jesteśmy szczęśliwymi ludźmi, ale tak często ktoś odbiera nam to szczęście. Wiecie, przychodzimy do domu Bożego i chwała Bogu, jeżeli nasze serca są otwarte i możemy usłyszeć to słowo, ono napełnia nas i wychodzimy jeszcze większą radością.
Cały świat świętuje Boże Narodzenie. Nie ma piękniejszego święta. Święto radości, święto światłości. Wiecie, wnikając w swoje życie, dlaczego nie jedno Boże Narodzenie przeżyłem i wiedząc, że mam się radować, kiedy czytamy o świętach w Starym Testamencie, gdy Bóg mówił do narodu, te święto będziecie świętować. Mówił, będziecie się radować. To było Boże przykazanie. Dzisiaj rozmyślając, no nie dzisiaj, rozmyślając o tym Słowie, rozmyślając o tym święcie, dlaczego nie jedne Boże Narodzenie, kiedy powinienem był się radować, Jezus się urodził. Jezus urodził się w moim i Twoim życiu. Przeżywałem coś drugiego. Coś, co ukradło moją radość. I w tym momencie, gdy powinienem się radować, serce było z jakimś ciężarem i chciało płakać. Wiecie, rozmyślając o tym Słowie, zobaczyłem, każdy z nas ma jakieś przeżywania, wiecie, jakieś trudności. Coś, co nam tak często kradnie, ten pokój Boży. Ktoś ma jakąś, może sytuację materialną. Wiecie, przychodzimy na to miejsce, a gdzie nam być? Niedziela. Bóg jest na tym miejscu, oczywiście musimy do kościoła. Wiecie, przygotuj swoją nogę. To jest przygotuj wszystko od góry do dołu. Ale tak często nasze serce, nasze myśli, ja nie wiem jak w waszym życiu, ja mówię o tym, co przeżywam w swoim życiu. Jestem na tym miejscu, jestem gotowy przyjąć słowo od Boga, ale moje myśli biegną tam, ja muszę się zatroszczyć o chleb. Ja muszę się zatroszczyć o tych rybach, żeby one były, żeby pójść nakarmić swój dom, swoją rodzinę. Ja myślę o tym, że moje dzieci były tam niegrzeczne i myślę, jak to trzeba będzie rozwiązać ten problem. Może jakaś sytuacja w pracy, wiecie, pracujemy, wiemy, co się zdarzy. Dopóki nie naprawimy tego problemu, będziemy chodzić, myśleć o tym, będziemy przeżywać, jesteśmy ludźmi, mamy swoje emocje. I wiecie, to jest wszystko, co przeżywamy razem z wami. Ja wierzę, że macie podobne przeżywania. Przychodzimy do tego domu Bożego i Bóg mówi, przygotuj swoje serce. Przygotuj całego siebie, żebyś mógł przyjąć dzisiaj słowo. Boże, ja tak chcę słyszeć. I tak jak te uczniowie. Jezus idzie z tym narodem i uczy ten naród. I tu uczniowie po ciężkim dniu, nocy, w trudzie, coś kątem ucha słyszą, ale mają swoje przeżywanie. Nie ma ryb, co my zaniesiemy do naszych domów. Każdy ma jakieś trudności, problemy. I to tak często nie pozwala nam przyjąć tego słowa w pełni, jak ono powinno działać w naszym życiu. My wiemy, że to jest święte słowo i nikt tu nawet się nie sprzecza, wszyscy wiemy. Ale dlatego to słowo tak często ono nie mówi do nas. Jesteśmy na tym miejscu niby razem, wiecie, rozmyślając, daj, Jezus chodzi do jednej łodzi, która była Szymona. To jest początek Bożej roboty w życiu Szymona, który może kątem oka, ucha, przepraszam, słyszał Słowo Boże, które Bóg mówił do tego narodu, który napierał na niego. Ale miał coś, co go trwożyło bardzo. Były te sieci, które trzeba było wypłukać. Było trzeba rozmyślać następnym razem, może na jakie jezioro pojadę następnym razem. Ryba musi być, z tego żyje. Bóg dotyka się czegoś osobistego u Piotra. To jest jego łódka, część jego problemu. Bóg do niej wchodzi. To, co w tym momencie było najbardziej takie jasne dla Piotra. Mój problem, moja trwoga, moje przeżywanie, moja trudność. Bóg dotyka się tego. No wiecie, jest naród. Jest cała masa ludzi, która napiera na Jezusa. Jeżeli to dwóch ludzi napierałoby, Jezus mógłby w bok i wyjść. Cała masa ludzi napiera, tam dużo ludzi. Dlaczego Jezus zatrzymuje się wokół Piotra? Dlaczego Jezus zaczyna dotykać się jego życia? Ja myślę, że on mógł swobodnie dotknąć się dowolnego człowieka z tych, którzy napierali na niego. Jezus się skupia. I nie tylko dlatego, że to akurat łódka Szymona była. Ja wierzę, że Jezus i bez tej łódki mógł jakoś coś zrobić i ten naród przestałby na niego napierać. Szymon, dlaczego on? Wiecie, kiedy o tym rozmyślałem, Szymon był w tym momencie człowiekiem, który może przyszedł na to miejsce. Może znalazł się tam przypadkowo. Jak może nie jeden z nas na tym miejscu. Może według tradycji, niedziela, oczywiście musimy być w kościele. Szymon nie był człowiekiem, który akurat w tym momencie chciał słyszeć to, co mówi Bóg. My czytamy, że zebrał się ludź, by słuchać Słowa Bożego.
Szymon nie był tym człowiekiem w danym momencie. Szymon był człowiekiem, który znalazł się w tym miejscu, krajem ucha coś słyszał, ale rozmyślał o swoim problemie. Jezus coś znalazł w Szymonie. Znalazł coś w jego życiu, co mu się spodobało. Wiecie, może w tym narodzie byli ludzie, tak często wnikając w swoje życie, jak to wcześniej było, umiemy ubrać jakąś maskę, umiemy się znaleźć w sytuacji. Wiecie, przychodzimy do domu Bożego, tu są inni ludzie, którzy też przychodzą. Wiecie, akurat w tym momencie się usiądę ładnie, będę się uśmiechał. Ja przyszedłem słuchać Słowa Bożego. Ja zobaczyłem, Szymon taki nie był. On miał problem i tego nie skrywał. Ja wiesz, że każdy z nas ma jakieś przeżywania w swoim życiu. O choroby, o zbawienie bliskich, w pracy, w życiu. Wiecie, to jest to, z czym tak często się spotkamy. Szymon tego nie skrywał, ale z tym przyszedł taki, jaki był. On pukał swoje sieci. Może coś szło do ucha. Może nie do końca to zapadało, może drugim uchem wychodziło, ale on nie przykładał tej maski. Szybko pobiegnę i stanę z tymi narodem, którzy tak ładnie chcą słuchać Słowa Bożego. Bóg znalazł w nim coś. I może on jakby nie do końca był obecny w tym miejscu, w tym nauczaniu, ale miał serce, które było odkryte i które nie było nie miało nic przeciwko temu, by usłyszeć coś. Serce, które nie spierało się z Bogiem i nie mówiło, teraz nie chcę Ciebie słuchać. On gotowy był. I Bóg zaczyna pracować z nim. Dalsze miejsce skupia się wokół Piotra. Jezus siada i woła Piotra do siebie. Tak jakby mówi Piotr, teraz zostaw swoje sieci. I łatwo mi teraz mówić, przestań rozmyślać o swoich bliskich, przestań rozmyślać o pracy. Wiecie, jesteśmy ludzi, to co nas okrąża. Wiadomo, 2 godziny nabożeństwo się zatrzyma, wyjdziemy i dalej będziemy o tym rozmyślać. Jak możemy to zostawić? Jak możemy zostawić nasze problemy, trudności? Bóg mówi, Piotr, na razie to zostaw. Zostaw to, co cię przywiązuje, ta sieć. To, co rządzi teraz tobą. Siądź koło mnie. Usiądź koło mnie i pozwól to, co robiłeś całą noc. Pozwól teraz, że ja siądę w twoim życiu. To, o czym mówił brat Stasiu. Gdzie jest Jezus w twoim życiu? My możemy dzisiaj robić wszystko, organizować konferencje. Możemy przychodzić ładnie na nabożeństwo. Możemy robić wszystko. Jeżeli Jezus nie będzie w centrum naszego życia. Jeżeli Jezus nie siądzie do łódki twojej i mojej w życiu, nic się nie zmieni. Będziemy mogli stać na brzegu jeziora, jak ta cała masa ludzi, ja nie wiem, ile ich tam było, i możemy słuchać i odejść wszyscy tacy sami. Ja wierzę, że nasze serce, jeżeli będzie sposobne, jeżeli pozwolimy, aby stało się to cudo, siedzimy w tej łódce koło Jezusa. I może nadal, wiecie, ja nie myślę, że w tym momencie stało się wszystko. Rozwiązały się problemy Piotra. W tym momencie, kiedy siadł koło Jezusa, zapomniał o tych rybach, których ich nie było, o tych sieciach niepomytych. Wiecie, ja rozmyślałem dalej jeszcze, z jakim uporstwem on mógł iść do tej łódki. Może ona jemu tutaj już stała, wiecie, albo wyżej. Może nie chciał patrzeć na tą łódkę, całą noc się trudzić i nic nie złowić. To nie był człowiek, który nie wiedział, jak łowić rybę. On dobrze znał to rzemiosło. On z tego żył. Całą noc traci wszystkie swoje siły. Wiecie, to rozbite serce. Może nie jedno słowo lazło na usta. Może coś chciał powiedzieć. Może coś myśli, które napełniały. Nie chciał, ale szedł do tej łódki. On usłyszał głos Boga, który wołał, przyjdź do mnie. Piotr poszedł i usiadł koło niego. Wiecie, dalej jest bardzo ciekawe miejsce. Gdy ja wiele razy tam to miejsce. Zawsze miałem taki obraz. Przychodzi Jezus, siada do łódki, bierze Piotra z sobą i płyną na morze. Łowić dalej. Wiecie, gdy czytam tym razem, ja zobaczyłem coś innego. Nie tak było. Siada i mówi, odbij od brzegu. Odbij troszkę dalej. Jeżeli byłeś na piasku, pukałeś swoje sieci, miałeś styczność z tym lądem, stałeś twardo, mogłeś coś jeszcze robić, chodź teraz troszeczkę, usiądź koło mnie i chodź trochę głębiej.
Wiecie, ja wierzę, że się zaczyna proces, kiedy pozwalamy, żeby Jezus siedział koło nas w naszym życiu. Kiedy to Jezus stanie się centrum, wiecie, On łódka, On centrum i ja koło Niego gdzieś cichutko usiądę. Zaczyna się proces, gdy po cichu, niezauważalnie odpływamy od brzegu. Wnikamy, wiecie, gdy rozmyślam o Słowie Bożym, to jest ta żywa woda, która czyni cuda. To jest ta Słowo Boże, woda, która się napełnia nasze życie i ona robi coś niesamowitego, co nie możemy rozmyśleć. Odpływamy od brzegu. Zostaw troski, siądź koło mnie i odbij od brzegu. To, co nigdy nie zauważałem w tym momencie, gdy myślałem, Jezus siadł do łódki i wszystko, rozwiązały się problemy. Nic podobnego. Piotr siądł do łodzi i wiersz chwileczkę. Wiersz czwarty. A gdy przestał mówić. Wiecie, gdy czytam ruską Biblię, tam jest napisane, gdy dokończył nauczania. Wiecie, Piotr musiał skruszyć się, mało że zostawić swoją sieć, którą wiedział, że trzeba wypłukać. Może nie chciał siedzieć w tej łodzi. Mało tego, on siedział koło Jezusa i musiał do końca dosłuchać kazanie, które mówił Bóg. Może w tym momencie było najmniej to potrzebne. Gdy będziemy dalej rozmyślać o tym słowie, był to ważny moment. Jezus szedł do łodzi Piotra, posadził go koło siebie i to był moment, w którym Piotr mógł spokojnie słuchać Słowa Bożego. Już nie było do końca to coś. On już wiedział, że musi siąść, już nie może wyjść z łodzi, on odpłynął od brzegu. Już musiał siedzieć jak ta owieczka w tej łódce koło Jezusa i musiał słuchać. Przyszło czas, dosłuchał do końca. I Piotr mówi, Bóg mówi do Piotra, wyjedź na głębie i zarzuć sieci na połów. Czwarty wiersz. Jest to kolejny etap w życiu Piotra, o którym rozmyślałem. Kiedy to Piotr słyszał słowo, które mógł usłyszeć do końca tą część, gdy się w łódce, Bóg wraca do problemu Piotra. Jakby mówi, a chodź teraz wrócimy do twojego problemu. Były to słowa, które może podnosiły coś w środku. Jezu. I to my czytamy o tym dalej. Było coś, co podnosiło. Może jakaś niegotowość. Może Piotr wiedział, że całą noc się potrudził. Nic nie złowił. Jak mogę teraz pójść dalej? I on jemu mówi. Mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy. Było coś, co w nim jakby na odwrót. Jezu. Może są momenty, gdy nie jeden z nas już próbował rozwiązać ten problem. Może w drodze do kościoła przygotuj swoją nogę. Staraliśmy się przygotować. Staraliśmy się jakoś niejedne rozwiązanie przyjąć. Może ja zrobię tak, może zrobię tak. Po nabożeństwie pojadę tam, rozwiążę tam. Potem w poniedziałek pójdę do pracy, zrobię tak, żeby tam wszystko było w porządku. Wiecie, mamy głowę po to, żeby myśleć i to wiadomo sprawa. Piotr może rozmyślał, pojadę tam, zrobię to. Złowię tą rybę, będzie ta ryba. Może w swoim życiu tak często też zrobiliśmy już tyle kroków, by rozwiązać nasz problem. Jezus mówi, wypłyń ze mną. Ale mówi, na słowo Twoje zarzucę sieci. Bóg mówi do Jezusa, to co robiłeś całą noc, zrób teraz ze mną. Na słowo Twoje zarzucę sieci. Zacząłem się zastanawiać, jakie słowo. To był początek nauczania Jezusa. Piotr może jeszcze nie słyszał nauki Jezusa Chrystusa. Nagłówek podaje powołanie pierwszych uczniów. Piotr może jeszcze nie wiedział, na jakie słowo. Bóg nie powiedział mu, idziemy na głębokość, złapiemy rybę. Wiecie, i właśnie ten moment, o którym rozmyślałem, kiedy to Jezus zabrał Piotra od tych sieci, mówi, siądź koło mnie. Siądź koło mnie, po prostu posiedź i dosłuchaj tą naukę, którą ja mówię do końca. Ten czas poświęć dla mnie. Ja wierzę, że w tym momencie było to, co dotknęło się Piotra i Piotr mówi, ale na słowo Twoje pójdę i zarzucę. Wiecie, ten odcinek czasu, który był w życiu Piotra, gdy siedzieli obok Jezusa i gdy mógł po prostu bez tych sieci posłuchać tego, co mówi Jezus, sprawia to, że wypływa.
Gdy o tym rozmyślałem, przychodzi mi jedna myśl. Jeżeli ja powiem do dumnego brata, do brata Stasia: bracie Stasiu, pomój mi samochód. Wiecie, ma 100% prawo, że powiedzieć: nie będę tego robił. I ma w tym rację. Po co? Wiecie, ale jeżeli będziemy mówić: Bóg jest miłością, mamy miłować jeden drugiego, tak jak Jezus umiłował swój Kościół, że mamy służyć jeden drugiemu, tak jak Jezus usłużył swoim uczniom, zdjął obuw, umył nogi. Gdy będę mówił o tym miłości jeden do drugiego, tym, co powinno być w Kościele Bożym, ja wierzę, że jeżeli Bóg zechce, Bóg zrobi pracę w swoim sercu brata Stasia i brat Stasiu mi umyje ten samochód, nie będę musiał go prosić. Przepraszam, bracia Stasiu, nie trzeba myć. Wiecie, chcę mówić o czymś. Jeżeli Piotr pukałby swoje sieci i kątem oka coś ucha, słuchał te słowo, ono może nie zrobiłoby żadnej pracy w jego sercu. Ale było coś, gdy Bóg siadł do jego łódki, wziął, posadził obok. Ten moment, który Piotr mógł słyszeć, on zrobił pracę w jego sercu i Piotr wypływa na głębie, mówi: na słowo Twoje zrobię to, co powiedziałeś. Wiecie, i ostatnią myśl, którą chciałbym się podzielić. Cel tego cudu. Na pierwszy rzut oka możemy powiedzieć: mnóstwo ryb. I wiemy, to jest cudo, które się zdarzyło w życiu Piotra, że złowili tyle ryb, że się łódki zatapiały. I nie tylko ta, która była, gdzie siedział Jezus i Piotr, ale złowali swoich towarzyszy i tamta też się topiła. Wiecie, to co rozmyślałem, to jest słowo: wypłyń na głębie i zarzuć swoje sieci na połów. Zrób to z Jezusem. Byłeś na płytkiej wodzie, słuchałeś na brzegu. Przyszedł czas, kiedy to słowo zrobiło swoją rolę. I Ty zrozumiałeś: na słowo Twoje. Przyszło posłuszeństwo do Twojego i mojego serca. Kiedy to pozwalamy, aby te słowo zrobiło w nas pracę i może się na początku wydawało to niemożliwe. Jakże po ja takiej nocy z takim problemem mogę siąść znowu do tej łódki? To jest niemożliwe, nie chcę się na nią patrzeć. Było posłuszeństwo. Wiecie, gdy rozmyślałem o tym, co mówi Bóg: wypłyń na głębie. Jest to słowo, które przemówiło do mnie i może się wydawać: jak, gdzie płynąć? Ja całą noc płynąłem, ja całą noc pływałem w tej łódce, ja byłem i daleko, i blisko, ja byłem prawie, łowiłem na brzegu, bo i po prawej, i po lewej stronie, ja wszędzie byłem. Bóg mówi: wypłyń na głębie, płyń dalej, aż Twoje problemy się rozwiążą. Wiecie, ja zobaczyłem, to była woda i ona staje się głębsza. Wiecie, ja zobaczyłem Słowo Boże. My możemy przeczytać rozdział 2, się zmęczyć, rozłożyć ręce. Nie mówi. Znowu nie mówi. Wiecie, był w moim życiu, więc jak 2 lata okres czasu, gdy mnie z dzieciństwa nauczyli czytać Słowo Boże. Ja każdy wieczór, każdy ranek to robiłem. Stawałem, jak mnie nauczyli, na kolana, modliłem się do Boga. Nie było odpowiedzi. Czytałem jeden rozdział, nie ma odpowiedzi. Czytam 2 rozdział, mówię: w tym to na pewno Bóg przemówi. Nie ma. 3, na pewno teraz tutaj, jak brat opowiadał. Czytam Malachiasza, nic nie mówi. Michałasza, nic nie mówi. Wiecie, to było w moim życiu. Gdy robiłem wszystko jak trzeba, tak jak mnie nauczyli, tak jak nie jeden z nas, tak jak to jest przyjęte w Kościele, Bóg mówi: pójdź na głębie, pójdź dalej. Jeżeli jeszcze nie znalazłeś, pójdź dalej. Wiecie, niech te problemy nas nie rozruszają wiary w naszym życiu. Pójdź dalej. Pójdź na tą głębię, gdzie dostaniesz ten pokój do swojego życia. Ja myślę, że głębia to jest cel tego cudu, którego możemy czytać. Wiecie, przyszedł czas do mojego życia, gdy miałem trwogę, miałem niepokój i dzieliłem się, myślę, z zeszłym razem świadectwem i zrozumiałem, że na tą głębię nigdy nie dopłynę. Bez Jezusa Chrystusa, jeżeli On nie będzie w moim życiu. Jak znaleźć Jezusa Chrystusa? Wiecie, poświęciłem swoje życie dla szukania Boga. Wiecie, ja to od dzieciństwa robiłem. Ja wyrosłem w chrześcijańskiej rodzinie. Ja szukałem Boga od dzieciństwa. Ten raz był inny. Ja zacząłem Go szukać tak, jak nigdy nie szukałem. Wiecie, akurat był czas bez pracy. Mogłem sobie pozwolić nie spać nocą. Znalazłem sobie kursy biblijne na internecie, 2 ksiąg. Zacząłem studiować. Zacząłem się gotować, przygotowywać, rozważać na Słowie Bożym. I to robiłem do późnej nocy. Przyciągnąłem gitarę do domu, aby sławić Boga. Wiecie, Bóg zaczął pracę w moim życiu. Pozwolił po cichutku poznawać Jego. Słowo Boże zaczęło mnie prowadzić na tą głębię. Wiecie, przeszło czas. Nie złapałem tych ryb, których chciałem.
Nie miałam tych sieci, które się rwały. Moja łódka nie topiła się od rozwiązania tego problemu. Ale przyszło coś innego. Dostałem pokój. Dostałem to szczęście, o którym śpiewał brat Olek. To szczęście zbawienia. Dostałem szczęście, które pozwoliło nie troszczyć się więcej o tym, że nie mam ryb. O tym, że jest tam problem, że w pracy problem, że materialnie nie wyrabiam. Wiecie, dostałem ten pokój, który znalazłem na tej części, na tej głębi. Zrozumiałem, że szczęście nie było to, że problemy się rozwiązują. Z czasem Bóg rozwiązał problem, ale zrozumiałem, że celem była ta głębia. Ten czas, kiedy ty możesz poświęcić z Bogiem i ty nie rozumiesz dlaczego. Całą noc się trudziłeś, płynęłeś na tą głębię. To był czas, kiedy Piotr i Jezus i on mówi, płyń dalej, teraz zarzuć sieci. Wiecie, przyszedł czas w moim życiu, kiedy znalazłem odpowiedź, kiedy przyszło mnóstwo ryb, kiedy problem się rozwiązał, ale miałem już coś innego. Wiedziałem, że nie cudo jest to, że problem się rozwiązał w moim życiu, ale znalazłem tą głębię, że znalazłem pokój z Jezusem Chrystusem, znalazłem to szczęście, o którym śpiewał brat Olek. Niech błogosławi nas Pan i niech pozwoli nam nie zatrzymywać się na naszych drogach, na naszych trudnościach, nie na tym. Cel na głębi. Płyń dalej. Nie zatrzymuj się. Płyń dalej. I czekaj, aż Bóg powie, a teraz zarzuć. Amen.